znaleźć, aby przybliżyć nam, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy i skąd nasze wierzenia i tradycje się biorą. No, rozmawiamy przede wszystkim o kulturze. Rozmawiamy o kulturze, konkretnej kulturze. No, bardzo mało nas dzieli od tej kultury tradycyjnej. My ją po prostu gdzieś w pewnym momencie zapominamy dzięki mediom, serialom, prawda, czy natłoku informacji, które mamy na co dzień. Przeglądamy miliony zdjęć w formacie JPG i po prostu gdzieś w pewnym momencie zaciera nam się ten kontakt, a kultura tradycyjna to jest przede wszystkim, to są kody kulturowe. Ona przede wszystkim, głównie przydawała się do komunikacji i nawiązywania relacji. Ja mam propozycję, żebyśmy się już teraz pożegnali. Podziękować chciałem. Już nie zdążyłem. Nie. Zaśpiewasz oczywiście. No tak. Tylko żeby to była pieśń na wyjście, jak to się mówi, po kościelnemu. Natomiast ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność w całych naszych 4 godzinach. Donatowi jak zawsze za gościnę. Tobie przede wszystkim za to, co chciałeś nam tutaj wszystkim przekazać i zaśpiewać. No i w takim razie niech kończy to wszystko muzyka. I o czym to będzie? To będzie najstarsza spisana w Polsce pieśń, Wyleciała dusza z ciała, ale w wykonaniu bardziej wschodnim, ponieważ ta pieśń, chciałbym pokazać, jak te pieśni wędrują między nami, to znaczy jak one się rozprzestrzeniają. Czyli jak zawsze tradycyjnie poproszę Franciszka o wyciszenie tła. Ja się już z Państwem żegnam i po tej pieśni kończymy nasz program i do następnego tygodnia. Już tylko sobie tutaj przygotuję szybciutko tekst, nie, tutaj, żeby się nie pomylić, bo mamy tu do czynienia z pieśnią w języku obcym. Już, jaki to będzie język? To będzie język poleski, ale też nie będę jakoś specjalnie tutaj się do akcentu przywiązywał uwagi. Wyletiela dusza z ciela, wyletiela dusza z ciela, na nowej mochile sieła, ona sieła i płakala, ona sieła i płakala, gdy ja budu noczuwała, prilietali ангел z nieba, prilietaje ангел z nieba, czego tobie duszo trzeba, święty ангел nic nie trzeba, tylko spasienia z nieba. Czy ty dusza spowiadałaś? Czy ty dusza spowiadałaś? Czy ty dusza przyjściałaś? Święty ангел spowiadałaś? Święty ангел spowiadałaś? Święty ангел przyjściałaś? To idy dusza za duszami, to idy dusza za duszami, tak ja miesiąc za zorami. Zajdeś dusza ty do nieba, zajdeś dusza ty do nieba, tam tobie skażu, co trzeba, co ty dusza nam robila, co ty dusza nam robila, co tak mnogo nachryściła. Święty Boże w chorie żyła, Święty Boże w chorie żyła, i tak mnogo nachryściła. Jaj sirotoj zostalasia, jaj sirotoj
Zostalasia slipakała, narikała. Oj Boże miłostywy, buc nado mnoj litostywej. Dziękuję bardzo. Ja również. Bardzo dziękuję. No proszę. Naprawdę fajny program. Tak, bo to wiesz, taki... Nie wiesz, jak ludzie to przyjmą, bo to są takie pieśni, wiesz, no nie do słuchania na co dzień. Ale pamiętaj, że my mamy specyficzną publikę, nie? Wiesz, to są rzeczy takie do śpiewania. No są. Adam, super. Wiesz co, to już są... jesteśmy offline? No. No tak, bo się... Adam, ty, ale żeś dowalił, kurde... Co? Ja nie wiedziałem z tym irańskim, że to tak... Tak, to... Coś podobnego. A nie czytałeś Awesty? Nie. Ja czytałem Awestę, kurde. Czytałem ten... Tak samo jak Koran powinieneś przeczytać. Koran, Awestę. Kolego, powinieneś przeczytać pisma z Ur, z Bułgarii. Ale że tyle mamy wspólnego. Etę poetycką, kolego, byś poczytał. To są dzieła kultury światowej, no. No, z czego Koran to wiesz, to można przeczytać, ale... No. Nie, myśmy ten, ja nieraz wykłady jak prowadziłem to po 6 godzin. Cześć, cześć, bo ja nie chciałam przeszkadzać, nie czekałam. Ja właśnie widziałam, kiedy ty weszłaś. Siódma była, poczekałam, aha, bo wiem, że o siódmej się jeszcze posłyszałam. No. Ja jeszcze zrobię dwie ważne rzeczy. Nie, bo co dwie tam sobie się stałam. Związane z... Na zewnątrz i słyszałam, jak on śpiewa, to wiem, kiedy nie wchodzić, nie? No, bo oni teraz nie chodzi nawet o to, że... Bo tutaj chyba nie było słychać, tylko... Teraz nie, nas nie ma pięciu osób, także jest okej. Ja wiem, dlatego powiedziałam, że was jest. Bo Krzysiek tam nas chciał w ogóle... Może chociaż pół godzinki jeszcze posiedzieć. Krzychu chciał nawet zawiesić te programy, ale do nas... No a my mamy... Gdzie zawiesić? No, żeby na czas pandemii, nie? Taka była opcja. No tak, ale do pięciu osób teoretycznie, jak chcesz tutaj no, z jakimś tam zachowaniem, wiesz, oczywiście, tak, tam czegoś. Ja dlatego wiesz... To wiesz, jakby było pięć osób, to bym poczekała na zewnątrz. Ja mówię, Donat, dzwoń do Krzyśka, bo ty nie jesteś pracownik jego. Przestało padać, to mówię, zobaczę, co się dzieje w ogóle. Wiesz, jeśli chodzi o Awestę, to takim ciekawym elementem jest mit o Inie, który widać u nas w Dożynkach. Tak? No bo my mieliśmy kontakt z dawnymi Irańczykami kiedyś. No i mówię, 30 słów językoznawcy Irani. Proszę. W życiu bym nie pomyślał nawet, nie? Słuchajcie, 30 słów. Niebo, Bóg, coś byt. No ja ci wyślę pracę naukową, jak chcesz na ten. Pierwsza coś takiego usłyszałem. Ty masz kaszel, czy jesteś chory? Nie, no nie jestem chory, naprawdę, zakrztusiłem się, kurczę. Kurde, wczoraj jak cię widziałam, też miałeś kaszel. Tak? No. Ale nie, to wczoraj to coś innego zupełnie było. Ale naprawdę, ja nie jestem chory. Nie, no to ale też jest ten, jest słabo. Myśmy z młodym kaszel. Byli przeziębieni teraz, nie. Ale ten. Ale byłem u młodego, to testy zrobili. Tak? No to wyszło, że zwykłe przeziębienie mamy. No pewnie nie? Tak, nie? To wiesz, lepiej być czuł. Nie, ja nie jestem ten, tylko... No i od razu do lekarza myślę, kurde. Czekajcie, muszę tylko wysłać SMS-a. Ja jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, tak zwaną roboczą, a potem mogę już się włączyć do... Prób. Także Donat, tak to wiesz, tak to jest. I ten Iran faktycznie on tam... Zresztą w Iranie masz, to jest pierwsza religia monoteistyczna. Zaratustrzyjanizm. No, a czemu ty mówisz stary Iran? To już nie ma nic wspólnego z tym Iranem? No bo teraz... Teraz jest nowy Iran. Teraz jest nowy Iran, tam jest islam teraz. A oni wcześniej... Tak, tam było... Wcześniej mieli ten, bo najpierw było politeistyczny, oni wprowadzili wiarę w Ahura Mazdę, później była sekta zurwanistów, później był ten, później Zaratusza, mniej więcej czy się sądzi, że około od 1600 przed naszym erą do 700 roku przed naszą erą wymyślił coś takiego jak dualizm. I teraz ten mit dualistyczny, który oni mają z podziałem na Ormuzda i Arymana, to jest pierwsza myśl o podziale na Boga i diabła. I on ją przyjęli Żydzi, którzy w ogóle wcześniej... Zaratustra jest bardzo chrześcijańska, nie? Bardzo, bo to są... Zresztą uważa się do tej pory, że Jezus miał bardzo, bardzo duży kontakt z nimi, ponieważ musiał mieć na tych terenach. I ze Syńczykami. Tak, to nie jest... W ogóle jest wykluczone, żeby on nie miał kontaktów, więc po prostu na tej bazie jakby zmodernizował
zmodernizował te wierzenia semickie wcześniejsze, ponieważ w Starym Testamencie mamy tych diabły, te demony, to wszystko i Chrystus to po prostu mniej więcej trochę jak Zaratusztra zadziałał, nie? Po prostu wziął to, poukładał, bo to się... Każda religia Zaratusztra się... jest starsza dużo od chrześcijaństwa przecież. Dużo starsza. No jakby i my mamy właśnie z tymi, no przecież u nas mamy ten, u nas mamy, nie wiem czy kojarzycie, ale w folklorze mamy takie podania chłopskie, gdzie Bóg pływa z diabłem łodzią po rzece. I raz, że nie wiem, czy czytaliście Kalewale fińską, taki epos ludowy. Mój syn czytał. Tam jest mowa o pływaniu. No są, wiesz, te kultury, one tam na siebie wywierały i teraz my często, wiesz, patrzymy jakimiś takimi szczegółami, a mi się wydaje, że te myśli przewodnie powinny być jak najbardziej eksponowane, bo one nas ku temu człowieczeństwu jednak skupiają. I to, co się dzisiaj dzieje na ulicach, że te młode dziewczynki mają wypisane na hasłach cipy jakieś, wypierdalać i tak dalej, to jest dlatego, że one nie widzą sensu, tylko widzą szczegóły, rozumiesz? Im się wydaje, że rozumiesz, nie widzą sensu, nie widzą w tym co my jako konserwatyści, chociaż ja jestem takim trochę, wiesz, nie Donald, takim trochę heretyk, nie, ale mimo wszystko wiesz, że się zawsze opowiadam za tym. No. Czekaj, zadzwonię do syna. Dada, nie masz jakiejś małej tej kubeczka jednorazowego? Ma, on co? No nic. Z kawy? Nie kawy. A czego? Wina? Znaczy to kapeczkę, wiesz? No, nie problemu. Nie jak problemu. Masz, ale z jednorazówki, nie? Mamy wino, jednorazówki. No a z czego? No nie mówię, że mamy wino.